Grudziądzka edycja Kina Konesera gościła Tomasza Raczka, znanego krytyka filmowego, ale i teatralnego, którego gościł również Hansa Pałac w Rólewie, gdzie udało nam się przeprowadzić z nim wywiad w przemiłej atmosferze tego wyjątkowego miejsca. Gościmy dzisiaj w hotelu Hansa w Rólewie, w hotelu, który został hotelem roku 2013, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Tomasz Raczek. Witam. Jest pan twórcą polskiej edycji Playboya i trudno nie spytać o ten kawałek z pana życia, z historii. Jest pan pionierem. Jak czuje się pan jako twórca historii polskiego rynku prasowego w Polsce? No, może nie rynku prasowego, bo rynek prasowy to był na długo przede mną, nawet przed moim urodzeniem. Ale jeśli idzie o Playboya, to była rzeczywiście prekursorska robota. Rok 92, kiedy wystartowaliśmy, to były początki wolnej Polski, ale takie początki już pełne ograniczeń. I pamiętam, że mówiono nam, że Playboy w Polsce się nie przyjmie. To jest kraj katolicki, kraj pruderyjny, kraj bardzo konserwatywny. W związku z tym takie obyczajowo śmiałe zdjęcia, obyczajowo śmiałe artykuły, jakie są w Playboyu, to po prostu w Polsce będą nie na miejscu i nie znajdzie się wystarczająca grupa czytelników, którzy by chcieli kupować pismo. Okazało się to nieprawdą i pomimo, iż w bardziej liberalnych krajach, takich jak Czechy czy Węgry, Playboy splajtował, w Polsce ma się świetnie. Powody dla tego sukcesu były różne. Znaczy, poczynając od tego, że zawsze zależało mi na tym, aby to było pismo bardzo wysokiej jakości, czyli ono miało być niekwestionowalnie dobre po prostu, ale zrobiliśmy coś, co w skali świata było ewenementem. Mianowicie w czasie, kiedy zaczynaliśmy, nie istniał rynek reklam skierowany dla mężczyzn. Wtedy jeszcze praktycznie nie reklamowano kosmetyków dla mężczyzn, odzieży dla mężczyzn. Jedyne reklamy do nich skierowane to były reklamy papierosów, samochodów i alkoholi. Wkrótce jednak liczyliśmy się z tym, że będzie zakaz, który nastąpił, zakaz reklamy papierosów i alkoholu. W związku z tym zostawały tylko samochody, a na nich nie udałoby się zbudować wystarczająco głębokiego fundamentu finansowego dla pisma. Dlatego zaczęliśmy publikować reklamy różnego rodzaju akcesoriów, ubrań i kosmetyków przeznaczonych dla kobiet, tłumacząc, że czytelnicy Playboya będą je traktowali jako podpowiedzi, co swoim dziewczynom, żonom kupować w prezencie. To spowodowało, że po pierwsze mieliśmy wpływy reklamowe na dosyć wysokim poziomie, wyższym niż był przewidywany, a po drugie, że kobiety zaczęły dosyć szybko w Polsce traktować Playboya jako swojego przyjaciela, a nie zagrożenie. Do dzisiaj jest tak, że 30% nakładu Playboya kupują w Polsce kobiety. To nie ma miejsca taka sytuacja nigdzie na świecie, mimo że Playboy wydawany jest w 20 kilku krajach. I między innymi to także złożyło się na sukces polskiego Playboya, dzięki któremu mogłem pojechać do Los Angeles, do Beverly Hills i usłyszeć od Hugh Hefnera, założyciela Playboya, słowa gratulacji. A chciałam jeszcze zapytać, czy trudno było wprowadzić taki tytuł Playboy na polski rynek w czasach, kiedy po prostu w Polsce kojarzone było to bardziej z pornografią, a przecież to pismo takie nie jest. No właśnie, najpierw trzeba było przekonać, że te skojarzenia z pornografią są nieprecyzyjne i nieprawdziwe. Prędzej Penthouse czy Hustler mogły być tak kojarzone, ale nie Playboy. Problem na początku był jedynie taki, że wszystkie pisma wówczas były sprzedawane nie tylko w kioskach z prasą, ale także na przykład w stoiskach prasowych w sklepach spożywczych osiedlowych. I właśnie te
te miejsca sprzedaży budziły wątpliwości w niektórych miastach, że no, w sklepie spożywczym dzieci mają kontakt z prasą, mogą wziąć do ręki, przejrzeć, zobaczyć te nagie zdjęcia nagich dziewcząt i że to jest demoralizujące. Skończyło się to tym, że ostatecznie Playboy był w tych miejscach, gdzie te protesty się pojawiały, wycofywany ze sklepów spożywczych. Natomiast w kioskach, w salonach Empiku, w salonach Kolportera był cały czas sprzedawany i myślę, że dzisiaj to już jest pismo, które nie budzi niczyich obaw. Od lat związany jest Pan z kinem, zajmuje się Pan recenzją. Wiele osób polega na Pana zdaniu, Pana opinii, ale czy łatwo jest obiektywnie ocenić film, bo przecież każdy ma inny gust? Ja myślę, że obiektywna ocena filmu jest dostępna bardzo wielu widzom, w tym także krytykom. Krytycy mają ten dodatkowy kłopot, że bardzo często są uwikłani w różnego rodzaju zależności. To znaczy, no, starają się należeć do pewnej grupy krytyków, dostają czasem polecenia od swoich szefów, żeby na przykład recenzja nie była zbyt kąśliwa czy zbyt krytyczna, bo dystrybutor, który ten film wprowadza na ekrany, jest reklamodawcą i wykupuje reklamę w tym piśmie na przykład, czy w tej telewizji. I wtedy zwraca się uwagę, żeby nie obrazić, nie urazić takiego reklamodawcę. Ja po latach doświadczeń doszedłem już do tego, że dziś moje recenzje publikuję za darmo, nie biorąc za to pieniędzy, w internecie, a najchętniej na Facebooku. To mi gwarantuje całkowitą wolność wyrażania poglądów. Nie jestem z nikim związany. Nic nie mogę stracić w wyniku opublikowania negatywnej recenzji i narażenia się różnym ludziom i dlatego nie dbam o to. Dziękuję. Obecnie uczestniczy Pan w spotkaniach Kina Konesera organizowanych w całej Polsce. Organizatorem jest Kino Helios. To spotkania, na które przychodzą ludzie żywo zainteresowani filmem. Jakie pytania najczęściej padają? No pytania padają związane z filmem, natomiast najciekawsze są odpowiedzi, które niezależnie od filmu w każdym mieście są inne i każda rozmowa jest zupełnie inna. Ja się trzymam zasady Zygmunta Kałużyńskiego, z którym przez wiele lat współpracowałem. Robiliśmy program Perły z Lemusa w telewizyjnej dwójce. On mówił, że żeby film był naprawdę obejrzany, to trzeba go po pierwsze zobaczyć, a po drugie o nim porozmawiać. I tej drugiej części oglądania filmu najczęściej nam brakuje. Brakuje czasu, brakuje dobrych dyskutantów. Dlatego chcę wykorzystać takie spotkania, żeby pokazać widzom, ile może dać przyjemności taka rozmowa tuż po filmie, a także udowodnić, że prawdą jest to, co się mówi, że oglądanie filmów i dyskutowanie o tym, co w filmie było zawarte, to jest specyficzna kinoterapia. To znaczy na przykładzie opowieści fikcyjnych można przerobić własne problemy życiowe i trochę sobie pomóc w życiu i znaleźć też czasem dobrą radę. Kinoterapia to jest leczenie kinem, ja w to bardzo wierzę. Dzisiaj oglądaliśmy film przed północą, w którym byli kochankowie, zostali już małżeństwem i teraz jako małżeństwo rozmawiają ze sobą, rozliczając niejako różne swoje grzechy i sprawdzając, czy się jeszcze kochają. Takie rozmowy odbywają się myślę, w przypadku każdej pary, niezależnie od tego, jak długo para ze sobą jest, jaki ma staż małżeński czy narzeczeński. I jestem zdania, że one, no i dobrze, że się odbywają, bo one mają charakter katarktyczny, to znaczy można odreagować wszystko to, co się nagromadzi złe i przeszkadzające w codziennym życiu. Ale jednocześnie zwykle ludzie się boją takich rozmów, które zawierają w sobie element konfrontacji. W czasie dyskusji po filmie
okazało się, że właściwie wszyscy widzowie mają za sobą takie doświadczenia, ale że ten film pokazał im, jak można taką rozmowę przeprowadzić, żeby ona doprowadziła do dobrego końca, żeby nie powiększała problemów i nie prowadziła do następnych konfliktów, tylko je rozładowała. I na tym między innymi polega kinoterapia. Jak postrzega pan rynek wolnych mediów? W mojej dziedzinie, czyli w krytyce filmowej, oczywiście to dopuszcza do wykonywania zawodu bardzo dużą grupę ludzi, przede wszystkim blogerów, którzy piszą, dzielą się swoimi refleksjami, piszą o filmie. Tu trzeba pamiętać, że nie każdy, kto pisze o filmie, jest krytykiem. I nie każdy krytyk jest dobry. Porównałbym to do gastronomii, do jedzenia. Przygotować jakieś jedzenie każdy umie i wielu się wydaje, że to, co on robi, czy ona robi, jest fenomenalne, może nawet najlepsze. Ale to goście muszą zdecydować, czy to jedzenie rzeczywiście jest smaczne, czy ono nie szkodzi i czy jest różnorodne, czy nie okaże się, że ciągle podają nam te same naleśniki. I tak samo jest z recenzjami. Żeby recenzja była interesująca, nie wystarczy silna osobowość piszącego, który będzie wyraziście akcentował, czy mu się podobał film, czy nie. Musi jeszcze umieć to uargumentować i to argumentować interesująco, z przytoczeniem różnego rodzaju przykładów, anegdot i korzystać z erudycji, która jest szersza niż tylko kino. Krytyk filmowy, który pozostaje tylko w kręgu filmów, gdy pisze o filmach, jest po prostu nudny. Po to, żeby recenzja była interesująca, trzeba przywołać wiedzę z innych dziedzin, zarówno humanistycznych, jak i technicznych czasem, czy nawet matematycznych. Dlatego prawdziwy, dobry krytyk musi być intelektualistą, musi być dobrze przygotowanym, wszechstronnie wykształconym intelektualistą i tutaj media społecznościowe niczego nie zmieniają. Po prostu ci, którzy są dobrzy, to pozostają dobrzy, a ci, którzy są amatorami, zostają amatorami. A czy pan jako krytyk potrafi obejrzeć tak film czasami sam dla siebie, dla własnego relaksu, czy zawsze zauważa pan jakieś błędy? No rzeczywiście zauważam błędy, z tym, że jeśli film mi się podoba albo oglądam go któryś raz, bo i takie się zdarzają, to widząc błędy jednocześnie nie zwracam na nie uwagi. Znaczy dostrzegam je, ale one mi nie przeszkadzają, bo no wybaczam je tak jak kochanej osobie, której błędy się dostrzega, ale przechodzi się nad nimi do porządku dziennego. A dzisiaj gościmy w hotelu Hansa. To jest bardzo ładny pałac, chyba romantyczny, prawda? Przyjechałem wieczorem, więc jeszcze nie zobaczyłem dokładnie parku, w którym jest i nie zobaczyłem całego hotelu. Natomiast te miejsca, w których już byłem, pokazują, że to jest niesamowity obiekt i bardzo starannie i z dużym wyczuciem i gustem przygotowany dla gości, bo jest zarazem nowoczesny i utrzymany w charakterze, w tonacji tego starego budynku. To się bardzo rzadko zdarza, takie połączenie, także naprawdę klasa. Dobrze, dziękujemy bardzo.